Dawida Damasika. Witam serdecznie. Kulturysty klasycznego. Jakie plany w tym roku na start? Bo jakoś na razie Cię nie widzieliśmy na tych pierwszych zawodach. Znaczy tak, no jak na razie okres wiosenny odpuszczam. Życzę wszystkim innym zawodnikom, którzy będą startowali, powodzenia. Ja szykuję się osobiście na jesień. Zacznę sobie od kamiennej rzeźby, którą wygrałem w 2013 roku. Stamtąd chciałbym się zakwalifikować na Arnold Classic Europe. W późniejszym okresie planuję występ na Pucharze Polski. No i oczywiście będę próbował się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata w kulturystyce klasycznej. No czyli ambitne plany, widzę imprezy najwyższej rangi. Staram się. Trochę czasu jeszcze jest. Teraz słyszałem, że po prostu cały czas jesteś w okresie masowym. Jak tam u Ciebie waga? Bo normalnie wiem, że około 82 chyba ważysz w swojej kategorii, a teraz chyba dużo więcej. Znaczy tak, startówka zazwyczaj wychodzi mi około 80 kilo. No na dzień dzisiejszy jest około 102,5 kg, także no mam sporą nadwagę. No to 20 kg. Będzie co zrzucać. No mam nadzieję, że przełożyło się to troszeczkę chociaż w jakimś tam stopniu na mięsień i poprawiłem dzięki temu moje słabe partie, do których należy przede wszystkim klatka, tak? Więc na tym próbowałem się skupić. Troszeczkę zmodyfikowałem trening, nigdy tak naprawdę nie ćwiczyłem bardzo mocno siłowo. Teraz w tym okresie dzięki tej wadze mogę pracować z dużo większym ciężarem, co zaowocowało na pewno wzrostem objętości tych partii, które tak naprawdę były słabe. Zobaczymy przy redukcji, jak tak naprawdę plan, który został założony, wyszedł w praniu. Czyli liczysz, że będzie poprawa, chociaż limitu wagi, no wiadomo, nie możesz zmienić, no bo takie są zasady kulturystyki klasycznej. Tak, nadal zostaję w kulturystyce klasycznej, raczej nie będę się pchał gdzieś wyżej z moimi predyspozycjami genetycznymi. Tak naprawdę no, nie jestem w stanie jakoś super rozbudować górnej części ciała. Nogi mogłyby faktycznie pasować do kategorii ciężkiej, natomiast no, góry przez te wszystkie lata nie jestem jakoś w stanie mocno nadrobić. Z tego względu nogi traktuję troszeczkę po macoszemu na dzień dzisiejszy. One są robione jak gdyby no słabiej, no może na 80-70%, natomiast no do górnych partii ciała, szczególnie klatki, barków, pleców przykładam się po prostu na 150%, żeby faktycznie wycisnąć z tego co się da. No rozumiem. Czyli powinna jakaś poprawa być, czyli nogi trochę, że tak powiem, masy zgubią, no bo masz naprawdę potężne. A góra liczy, że właśnie te, że tak powiem, braki się uzupełnią. Także znaczy, waga będzie na zero. Znaczy liczę na to, że faktycznie może dołożę do tych 82 kg, czyli będę praktycznie startował już maksymalnie pod limit. Natomiast czy nogi będą mniejsze? No jest to wątpliwe. Cały czas ten mimo wszystko impuls do utrzymania tej masy mięśniowej, którą mam, jest i no jest to wątpliwe. Jest to jedyna partia, która tak naprawdę mimo redukcji, ona cały czas mi się utrzymuje. Przy tej objętości jest mi naprawdę ciężko ją doprowadzić do takiego stanu, żeby była mocno poseparowana, dlatego no spadek tych 20 kilo na pewno w dużej mierze mi pomoże wycisnąć z tych nóg jak najwięcej, żeby faktycznie sędziowie mieli co oglądać. Natomiast no tak jak mówiłem, no liczę na to, że klatka będzie pełniejsza, barki będą choć trochę szersze, no i plecy będą miały dużo więcej szczegółów, bo na szerokość nie mogę narzekać, natomiast no starałem się poprawić ich głębokość. Mhm. Czyli co, niedługo, od kiedy zaczynasz właśnie z masy schodzisz już? W którym miesiącu? Czerwiec? Coś no takiego? Tak naprawdę redukcję zacznę bardzo powolutko, ale tak naprawdę od maja. Nie wiem, może pojawię się w Opolu na zawodach letnich, ale wtedy no, będę mierzył w kategorię ciężką 90 kg. W poprzednich latach jak gdyby nie wychodziło mi to na dobre, nie sprawdzam się w kategoriach ciężkich, natomiast no, tutaj będę w okresie redukcji i tak naprawdę wystąpię sobie dla fanów. O, no to też fajne, porównać się z innymi kategoriami, nie? Tak, jak to wygląda. Teraz mam takie pytanie, bo byśmy zorganizowali też taki trening z mistrzem, oczywiście z tobą, mam tu na myśli. Nie wiem, kwiecień, maj, myślę, że uzgodnimy dokładnie w którym miesiącu. Tak, zgadza się, coś takiego można tam... Jeszcze mam też taki pomysł, bo przyjedzie do nas Marek Zapotoczny.
właśnie tak byśmy zrobili może z podwójnymi mistrzami. Jest to taki program. Bo Marek też ma bardzo ciekawe podejście. Ty to samo masz zupełnie inne niż powiedzmy przeciętnie. Do tego byśmy wzięli jakichś zawodników już trochę starszych, raczej forumowiczów w granicach tam powiedzmy 30-35 lat. No to akurat by się zgadzało z moim wiekiem. No to idealnie, Marek jest trochę starszy od ciebie, też takie ćwiczenia robi po prostu pod, że tak powiem, tą grupę wiekową. No wiadomo, że tam jeszcze można poszaleć, ale trzeba uważać już powoli na kontuzje. Tak, zgadza się. No, na pewno jesteśmy coraz starsi, tych kontuzji jest coraz więcej, tak? No, trzeba uważać. Bardziej już ostrożniej z głową. No o to chodzi. No to w najbliższym czasie to zorganizujemy, myślę, datę konkretnie ustalimy i zobaczymy, jak po prostu tobie idzie masa. Dobrze. Jaką wagę liczysz wtedy właśnie na maj mniej więcej? To już poniżej stówki pewnie będzie. No sądzę, że może nawet jeszcze w granicach setki jeszcze trzymać. Aha. Nie będzie to aż taka drastyczna redukcja. No jeżeli na lipiec chciałbym mieć około, no nie wiem, 90 kilo, i tam też będę zakładał, że będę jak gdyby się odwadniał na te zawody, żeby mieć ten szlif lepszy na wyjście, no to sądzę, że tam redukcja wody będzie z 94 kg, żeby mieć te pełne 90 po prostu na scenie. Sądzę, że tak, aż tak szybko to nie pójdzie. Aha. A myślałeś może o takich ciekawych zawodach? Ja je bardzo jakoś lubię tam ze względu na sentyment do tych lat 60. Zawody w Sopocie? Znaczy, one są chyba 18 lipca. Znaczy, jeżeli czas pozwoli, jeżeli faktycznie no, forma będzie odpowiednia, no to wtedy... Wtedy też do kategorii 90 byś się dopasował, raczej nie do klasyka jeszcze, nie? Nie. To będzie zbyt duży zapas. Ponad praktycznie, no nie wiem, 8 kilo, żebym się złapał po prostu widełki dla klasyka. No to jeszcze za szybko po prostu schodzić z myślą o tych właśnie mistrzostwach świata i Arnold Classic, nie? A myślałeś jeszcze o zawodach może w Pradze, Mister Olimpia Amatorów, 4 października. Ja raczej się na to nie łapię, tam nie ma chyba kategorii klasycznej, a wychodząc w kategorii ciężkiej, no tak jak mówię, no dla mnie osobiście byłoby to ciężkie. No, moja górna połowa ciała jak gdyby nie sprosta jak gdyby wymaganiom tych kategorii, dlatego ja się lepiej czuję w kulturystyce klasycznej. Rozumiem. To czyli co, dziękujemy, widzę, że tu napój jakiś masz też tak, energetyczny, o, SFD się. Nawet. Polecam. Fajnie, to dziękujemy. Wszystkiego i do dobrego. Zobaczenia. Do zobaczenia.